No dzień dobry, dzień dobry. Tak, dajesz pędzelek. Co będziemy gotować? Tak. Pytałeś się o kuchnię. Kuchnia sprawuje nam się super. Nie, że ja mam mieć, tak? Pędzelek. Odwołaj, że mi kradnie pędzelki, a później gdzieś się znajduje po tym całym mieszkaniu, więc w sumie fajnie, że go znalazłam, bo akurat ten bardzo lubię, tylko trochę stracił kształt, bo go zacząłeś świnić. Zawsze myję sobie garnuszek. Słuchajcie, ostatnio miała fazę, że wszystko myję. Dobre? Dobre? Niam, 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 tak? Rewelacja, powiedz. No jest 7:30, wstaliśmy przed chwilą i słuchajcie, ja rano zawsze piję olej z czarnuszki. Chciałam wam go pokazać, bo pytałeś mnie jakąś dobrą markę. Ale słuchajcie, czekała się na niego ponad 2 tygodnie, nie wiem, chyba tłoczą na świeżo i po prostu wysyłają partiami, jakim się uzbiera zamówienie. Nie wiem, dajcie znać, bo ja czekałam akurat na niego, słuchajcie, 2 tygodnie. Także ja robię, jak stasie, mieszankę, 2 łyżeczki oleju z czarnuszki i sam buskus. Tylko ten, bo ten jest właśnie dobry pod kątem składu, ma mniej cukru. A później sobie ja na przykład, bo ja też taką mieszankę piję, popijam szklanką ciepłej wody. Także gdybyście pytały, to olej z czarnuszki. A ty co? Kaszelek od rana? No mam nadzieję, że to taki poranny, bo dzisiaj idziemy. No tak, udawany widzę. No dzień dobry. No, tylko uważaj, mysza. Muzyczka. Juhu! No, dzień dobry, dzień dobry. 7:30, budzimy sąsiadów, tak? Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Wczoraj, słuchajcie, byliśmy u mojej szwagierki na urodzinach, więc też się wyszaleliśmy. Ksawsie się, słuchajcie, przede wszystkim cudownie bawił. Moja szwagierka ma dzieci w wieku 6 i 7 lat, więc to jest jeszcze przedszkole, taka zerówka i już szkoła, także taki troszeczkę przeskok, jeżeli chodzi o, wiecie, zainteresowanie tych dzieci, ale naprawdę się pięknie bawili. Ksawsie to po prostu był zachwycony, także on naprawdę się dobrze bawi już ze starszymi dziećmi, nie psuje im nic, nie niszczy, nie szarpie, także naprawdę tutaj z jednej i z drugiej strony było bardzo ugodowo, z tego co zauważyłam, więc naprawdę świetnie spędziliśmy czas. Ja go w ogóle zostawiłam w czwartek i w piątek w domu, bo miał lekki katar, no i uprzedziłam moją szwagierkę, ale stwierdziła, że dzieci muszą się uodparniać. No i faktycznie jest wszystko ok. W ogóle już takie są jesienne powoli pogody. Mamy kalendarzową w ogóle jesień, więc już tak będzie, że będzie deszczowo. Jeszcze wczoraj, słuchajcie, jak w piątek miałam, no dla mnie taki ważny dzień, bo załatwiałam różne sprawy, też wam powiem. To była taka piękna pogoda i wiecie, mogłam się ubrać jeszcze w krótki rękawek, szopera sobie założyłam takiego letniego, no było super, a dzisiaj już tak deszczowo, a wybieramy się na obiad, bo mówiłam wam na Instagramie, także koniecznie wpadajcie tam na bieżąco, wszystko się dzieje, że moja babcia każdy pół roku ksawcia celebruje, no i zarezerwowałyśmy restaurację i ja nie skorzystałam z waszych poleceń, jeżeli chodzi o jakieś kuchnie molekularne, bo ostatnio właśnie byliśmy, chodziło mi o po prostu taki bardzo elegancki lokal, no bo wiecie, jak zabiorę babcię, ona się nie naje i tak nie będzie za bardzo wiedziała, co ona w zasadzie je, także stwierdziłam, że po prostu wybierzemy się tradycyjnie do Polki, do restauracji Magdy Gessler i tam naprawdę jest pyszne jedzenie, także wam polecam, jakbyście byli w Łodzi, rewelacja. No i proponujcie jedzenia, ja totalnie się zakochałam od ostatniego zamówienia i naprawdę się wkręciłam w miksowanie, wiecie, szejków i tak dalej, ale słuchajcie, też robię takie swoje mieszanki śniadaniowe, potreningowe, coś na przekąskę, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, a jednak, żeby coś zjeść fajnego, przemycić sobie trochę białka, to robię sobie takie mieszanki z Mixit. I słuchajcie, ostatnio miałam kaszę kakałówkę o takim właśnie fajnym kakaowym smaku. Baobab, maliny, truskawki, jagody, jeżyny liofilizowane. Miałam błonnik, siemieniane, pestki dyni i ekstra porcja miłości, 0 kalorii. A propos kalorii, tutaj słuchajcie, macie całą tabelę waszej mieszanki, datę ważności, więc możecie sobie zobaczyć kaloryczność, wartość energetyczną, odżywczą, więc to wszystko można sobie przeliczyć. Co jest bardzo fajne, bo tak naprawdę dodajecie każdy składnik z osobna, więc bazą jest kasza, a na przykład możecie dodać 20 g siemienia lnianego, 30 g na przykład błonnika, wszystko słuchajcie sobie dodajecie. Ja uwielbiam pestki dyni, ostatnio się wkręciłam w pestki dyni, więc zrobiłam sobie nową mieszankę, już taką jesienną, dla siebie i dla ksawcia, tylko że ja jem ksawcia, a on je moją, bo ja mam z kaszą kokosową,
a tamta jest kakałówką, także nowa kasza, słuchajcie, ale pyszna, pyszna jest ta kasza, także można się dziewczyny uzależnić. I nie wiedziałam nawet, że można sobie tubę zmieniać, więc tam wchodzicie w ustawienia i projektujecie sobie tubę, zmieniacie po prostu szczotę graficzną i możecie nazwać swoją mieszankę, więc moja to Ksafcio. I ja mam tutaj siemię liane, pestki, dyni, słonecznik, baobab, rodzynki, czekolada proteinowa, cynamon i odrobinę imbiru. I też zawsze możecie sobie zwiększać dawki danego składnika, więc super. Także ja Wam pokażę, jak wygląda moje śniadanie. Natan tutaj jak zawsze pod przykrywką sobie rozgrzewa, o tutaj ma rodzynki, słonecznik. A ja słuchajcie, już sobie naszykowałam jogurt naturalny. I będę dodawać swojej kaszy. Zresztą zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z bliska. O, widzicie? To jest taka kasza o smaku kokosa. I ja sobie robię w ten sposób, że dodaję takich 4-5 łyżeczek. O. Czasami to słuchajcie, nawet właśnie 4 starczają. I zobaczcie, tutaj mamy mnóstwo jakby tych wszystkich dodatków, czyli mamy pestki dyni, ja tam wrzuciłam, co jeszcze tutaj możecie właśnie zobaczyć. Ta czekolada jest, słuchajcie, jest super i ja na przykład nawet na tak jakby z proszku ją, słuchajcie, wyjadam. Ja to jestem w ogóle łasuch. I słuchajcie, zaleję sobie troszeczkę mlekiem, bo możecie zalewać mlekiem, to może być roślinne, może być normalne. I wtedy jest takie półpłynne. Ja lubię, słuchajcie, jak ta kasza jest taka, ona wtedy tęcznieje. No i macie, słuchajcie, gotowe śniadanie, przekąskę, to jest, słuchajcie, świetna przekąskę, bo wczoraj wróciliśmy wieczorem. Ja o 20 sobie zjadłam taką porcję kaszy i naprawdę się najadłam i nie musiałam dojadać, także takie, słuchajcie, mamy śniadanka. No, mówię, witajcie w kolejnym vlogu, mam nadzieję, że miło spędzimy czas, zabierzemy Was do fajnej restauracji. No i przy okazji może Wam pokażę zamówienie z Mixy, bo słuchajcie, będzie fajna akcja, a ja mam takie rzeczy fajne do pokazania, że naprawdę narobię Wam smaka, ale myślę, że jak już się wkręciłyście w miksowanie różnych tych mieszanek, to będzie bardzo fajna inspiracja. No pa, pa. No chłopaki poszli na spacer, a ja słuchajcie, wiedziałam, że jak tak będzie, że jak przetestuję dla Was markę Pur, to będę się nią po prostu później codziennie malować, także wszystko mam dzisiaj chyba Pura. Ten podkład sticku, on słuchajcie jest rewelacyjny, zobaczcie jak on bardzo ładnie wygląda, naprawdę, na żywo w ogóle cudownie i tak fajnie, plastycznie wygląda na twarzy, ładnie się rozprowadza, także ten stick jest naprawdę fajny, także super. Paletka, no słuchajcie, paletka to jest w ogóle rewelacja dla mnie. Te wszystkie cienie to są po prostu, nie wiem, jakaś magia. One mają w sobie w ogóle olejek konopny, więc też pielęgnują Wam tą powiekę, nie wysuszają jej. I mam, słuchajcie, bronzer. No bo wiecie, że rozświetlacz tak za bardzo mi nie podszedł na teście. Ja żałuję, że on jest, słuchajcie, rozkruszony, bo chciałabym Wam pokazywać, robić swatcha, ale po prostu no, nie chcę już naruszać tej struktury, która po prostu tu jest. Zresztą cały czas mi, słuchajcie, coś wypada. I mam rozświetlacz ten nieśmiertelny z EcoCell. Też zresztą muszę kupić nowe opakowanie, bo już też takie nieestetyczne. No i brwi standardowo muła. To jest ten Brown Define. Bardzo fajny kolor. Naprawdę idealny do tego mojego koloru. Zresztą ostatnio pisałyście mi, że też próbujecie farbować na ten sam kolor, co ja. Na początku Wam też nie wychodził, ale słuchajcie, on na drugi, trzeci, czwarty raz wyjdzie Wam, także musicie po prostu no tutaj jakby regularnie im farbować, no bo na włosy blond po prostu musi złapać i musicie ten kolor uzyskiwać za którymś razem. No tak to jest, słuchajcie, z farbowaniem w domu, ale tak uważam, że i tak się bardziej opłaca. Także koleżanka zaraz do mnie przyjedzie też na makijaż, bo słuchajcie, jedzie na wesele, więc przy okazji, że tak powiem, poratuję ją w potrzebie i co? I będę wychodziła też do chłopaków na spacer, bo właśnie poszli. Ksafcia chyba pójdzie na drzemkę, tak na ten obstawię, więc dobrze, bo się przy okazji wyśpi. No i później pojedziemy na obiad. Także takie, słuchajcie, dzisiaj plany. Inka już zrobiona. No a makijaż, tak jak mówię, totalnie Pur, także przepadłam, dziewczyny przepadłam, także możecie sobie zobaczyć test, będzie pewnie w podpowiedziach na końcu filmu, naprawdę rewelacja i ten film dał Wam dużo do myślenia, jeżeli chodzi o tą markę, także jakościowo naprawdę rewelacja. Dzisiaj wykonałam piękny makijaż ślubny, my testujemy sobie, bo Iza ma za rok ślub, także możesz pokazać z bliska. Lokowanie produktu, to jest wszystko, słuchajcie, Purem, także zrobiliśmy dzisiaj oczy, usta,
I podkład, tak? Testujesz sobie sticka. No i przy okazji pozdrawiamy mamę Izy, bo mama Izy nas ogląda, czy mnie ogląda. Ja zapomniałam, słuchajcie, ostatnio pozdrowić, także dzisiaj korzystam z tego, że Iza jest u mnie. Jak podoba Ci się makijaż? Bardzo. Bardzo piękna. W ogóle słuchajcie, ta paleta jest piękne, rewelacyjna. Makijaż po prostu no, wymarzony. W ogóle my tak mamy ten sam podkład, mamy tą samą paletę, inną pomadkę, także musicie zobaczyć. Ty masz, słuchaj, pomadkę. A nie, ty nie masz dzisiaj pura, ty masz dzisiaj Say Makeup. I to jest, słuchajcie, czwóreczka. A ja mam pura. Ja mam pura. Podasz tą? Ja mam pura akurat tą Girl Crush. Ale mam ten olejek, tak, olejek jest, słuchajcie, cudowny. Iza w ogóle zachwycona samym olejkiem. Super nawilża usta. Ja mówiłam Izie, że do końca września mam minus 15% Tak. Ja zawsze coś sprzedam. Także ja potem bankrutuję. Bankrutuję, ale naprawdę. Jeszcze może zamknąć jeszcze na chwilkę? Piękna, słuchaj, ta paleta jest rewelacyjna. No, także możesz teraz śmigać na wesele. Tak, i gdzie jedziesz? Na Podłowicz, tak? Podłowicz. No, także życzę mi mojej imprezy. No, dziękuję w ogóle za moim vlogu. No, słuchajcie, dziewczyny nie uwierzą. Pierwszy raz mój debiut. Tak, no i pozdrawiamy mamę Izę. Tak. Buziaki. Przyszedłam wam chwilkę, żeby wam pokazać zamówienie z Mixit. Ogarnęłam się i zaumalowała, także mam nadzieję, że będzie miała udaną imprezę. Słuchajcie, jest darmowa dostawa. Od poniedziałku przez cały tydzień macie darmową dostawę na Mixit, także musicie skorzystać, zrobić zapas, zrobić zamówienie z koleżanką. Dla mnie rewelacyjne rozwiązanie, ponieważ zawsze jak myślimy, że jak coś zamawiamy, to chcemy mieć właśnie darmową dostawę, także rewelacja. Mixit tutaj przez cały tydzień zrobiło wam tydzień darmowej dostawy. Ja wam pokażę, co zamówiłam i zacznę od mojego hitu. Ja nie mogę się po prostu oprzeć, jak to do mnie przychodzi. Od razu chcę to zjeść, więc czasem nie zdążę wam tego pokazać. To są orzechy. Słuchajcie, Mixit ma rewelacyjne smaki, jeżeli chodzi o mieszanki orzechów. Tutaj mamy chili i miód, mamy sól, mamy migdały i orzechy nerkowca. I to wygląda w ten sposób, że to są po prostu jakby orzechy, ale tak osobno oblane miodem, chili i miodem. Miodem, chili i odrobiną soli. To jest chrupiące, to jest dobre i jak usiądziecie, odpalicie serial, to was totalnie wciągnie. Mamy cztery w ogóle smaki. Muszę wam powiedzieć, że czteropak się chyba najbardziej opłaca, bo możecie przy okazji kupić taniej i spróbować wszystkich smaków. Ja wam bardzo polecam z rozmarynem tą mieszankę, miałam ją ostatnio, widziałyście. Także to. Coś, co mnie bardzo ciekawiło, czyli pieczony kokos, to jest taki wędzony kokos dokładniej. I to, słuchajcie, jak zobaczycie na stronie, to zamawiajcie, bo to jest bardzo szybko wyprzedawane. Jest w ograniczonej ilości, także myślę, że naprawdę warto. I to jest super do na przykład takich śniadań, do posypek, na naleśniki, omlety. Ja wam zrobię może też przy okazji jakiś przepiśnik. Myślę, że w tym tygodniu jeszcze mi się uda, żebyście zobaczyły, jak wykorzystać te rzeczy. No i... Ojejku, jak to pachnie się... Jak to pięknie pachnie, dziewczyny. No wędzonym kokosem. Powiem wam, że bardzo oryginalny smak, bardzo. Także słuchajcie, żeby mi nie uciekł tak trochę jak oscypek smakuje, który właśnie kokosowy. Powiem wam, że naprawdę bardzo ciekawy smak, także to może być coś na wytrawnie. Ja myślałam, że to będzie na słodko, ale zobaczymy, może zrobimy jakiś omlet wytrawny, dajcie znać. Chrupiące owoce. Ja mam, słuchajcie, trzy mieszanki. Dwie, które możecie sobie po prostu zamówić na Mixit, jedna autorska, taka, że możecie po prostu dobrać gramaturę konkretnego składnika. To jest, słuchajcie, super na Mixit, że możecie wszystko komponować po swojemu, czyli jeżeli macie na co uczulenie, to sprawdzacie, po prostu tego nie wrzucacie do mieszanki. Bazą jest kasza, później macie po prostu dodatki, więc ja wam za chwilkę pokażę moje dwie autorskie mieszanki już na jesień, zimę, bo faktycznie przy darmowej dostawie warto sobie zrobić zapas po prostu, albo z koleżanką, albo zrobić więcej, bo wiecie, co lubicie, albo potestować, tak jak ja zrobiłam za pierwszym zamówieniem. Ja po prostu testowałam, patrzyłam, jak to miksować, no i teraz jak wyszłam na stronę, przeklikałam wszystko, to już wiedziałam, co i jak, więc zamówiłam sobie owoce, które bardzo lubię i których jeszcze nie znałam, więc wzięłam od razu dwa rodzaje. Mamy truskawkę i banan. I słuchajcie, banan super wygląda. Bo banan jest taki, teraz wam pokażę taki jakiś fajniejszy kawałek. One są, słuchajcie, takie grube. Tak grubo ciachane, przez co są chrupiące i takie soczyste. Ja w ogóle lubię te owoce, bo one są takie dobre w smaku, nie takie, wiecie, oblane jakimś cukrem, nic tam się nie dzieje. Zresztą one są suszone, jak są zamrożone, na świeżo jakby, zaraz po zamrożeniu. Dzięki temu zachowują wartości odżywcze, także ja już wam o tym wspominałam ostatnio. To jest świetna przekąska dla dzieci. Tutaj mamy na przykład truskawki. Są bardzo fajne takie chrupiące przekąski, że możecie na przykład do takiego małego opakowania, jak widziałyście ostatnio na vlogu, przesypywać. No i w międzyczasie gdzieś tam dziecku zdrowe przekąski podsunąć, także fajnie. Coś, co mnie mega zaskoczyło, to ten dragon fruit i melon. Słuchajcie, to jest tak słodkie, że wystarczy odrobinę. Wystarczy sobie, nie wiem, nasypać na talerzyk dosłownie taki kawałek
To jest w ogóle ten dragon fruit. Muszę mówić, że to jest rewelacja, nie? I melon. Nie wiedziałam, że melon, słuchajcie, będzie taki słodki. Plus, ponieważ wystarczy dosłownie dwa kawałki, dziś sobie jak na jakąś przekąskę, jak macie ochotę na coś słodkiego, to po prostu po to sięgacie. Rewelacja, to jest takie chrupkie, fajne. Super. No i moja autorska mieszanka. Mówiłam wam, że możecie projektować sobie tuby. Możecie napisać, możecie je nazwać, także ja mam jesienną energię, bo faktycznie tak jest. Tutaj mamy morwę czarną, jeżyny i mango liofilizowane. I słuchajcie, morwa bardzo fajnie, zobaczcie jeżyny. Duże, wielkie jeżyny, niepokruszone, także one są w całości. Ja się dziewczyny objem przed tym obiadem. No i morwa, morwa jest, słuchajcie, cudowna. Także takich jesiennych mieszanek rewelacja. Ma dużo witaminy C. No i ja, słuchajcie, stworzyłam swoje dwie mieszanki. Na bazie kaszy. Mamy tutaj kakaówkę i ja już wam powiedziałam chyba, co tam jest. Nasiona chia, błonnik, siemielniane, pestki dyni, baobab, wiśnie, jeżyny, czarna porzeczka. Czyli coś z witaminą C, taką właśnie jesienną mieszankę zrobiłam. Morwę i czekoladę proteinową. Ta czekolada proteinowa, to dziewczyny, nie żałujcie jej sobie, ona naprawdę jest dobra. No i możesz się nazwać swoim imieniem, jakąś właśnie taką nazwą, która będzie wam się kojarzyła z taką właśnie jesienną mieszanką, także ja mam skin terapii. No i tu jest kasza, kakaówka, aksa, wciąma, już wam wcześniej wspominałam, ryżanka kokosową, siemielniane, pestki, dyni, słonecznik, baobab, rodzynki, czekolada, cynamon i imbir. Fajnie połączyć w ogóle te kasze z cynamonem, także wam polecam. I słuchajcie, zamówiłam też batoniki, no to jest rozpusta, batoniki proteinowe brownie i tam macie chyba 8 pakowanych sztuk. Tak, 8 brownie, macie różne kokosowe, no tam musicie sobie zobaczyć, bo jest naprawdę ich sporo. I 2 kremy. Ja już wam ostatnio powiedziałam, że kremy to jest hit, jeżeli chodzi o Mixit. To się nazywa Mixitella. I tutaj mamy 2 kremy. Ja wzięłam brownie. O. I one są, słuchajcie, bardzo fajnie zapakowane, bo przychodzą w kartoniku. Tutaj wszystko, macie wartość odżywczą wypisaną, możecie sobie zobaczyć. Ja mam, słuchajcie, brownie i wzięłam krem z orzechu ziemnych z mleczną czekoladą. Drugi wam pokażę, ale słuchajcie, brownie nie jest słodkie. Także to będzie fajne na przykład na taki omlet odrobinę, żeby po prostu było coś takiego, co się fajnie je. Więc możecie sobie właśnie posypać kokosem, słonecznikiem i brownie, zobaczcie, to jest taki krem mocno orzechowy. To nie jest żadna, słuchajcie, ściema, tam jest naprawdę dużo orzechów, czekolady. Po otwarciu spożyć w ciągu 14 dni. Dziewczyny, rewelacje dla mnie, super. U mnie się tutaj tak dłużej nie utrzyma, zresztą też mi pisało się, że jak macie takie kremy w domu, to po prostu one od razu idą. No, także dajcie znać, czy chciałbyś się przepiśnik, bo myślę właśnie o omletach jakichś wytrawnych, jakichś przekąskach. No tutaj, słuchajcie, dużo będzie fajnych propozycji, także przy okazji zobaczcie, jak to wykorzystać. A to jest, słuchajcie, rewelacja. Także ja lecę. Pokażę wam przy okazji za chwilkę OOTD, bo pewnie będziecie pytać tą bluzkę, ona jest bardzo, bardzo ładna. No, ale pamiętajcie, że jest darmowa wysyłka na Mixit, możecie sobie skorzystać przez cały tydzień. Linki będziecie miały do produktów na dole. Możecie na przykład kopiować mieszankę, komuś wysłać, więc ktoś może zobaczyć, jaką macie mieszankę, może mieć do tego podgląd i na bieżąco je edytować, więc to jest bardzo fajne. No i przy okazji, słuchajcie, możecie sobie zaprojektować swoje tuby. Bardzo fajne, także naprawdę to jest wszystko od A do Z przemyślane. No i bardzo dobre i bardzo słodkie, także wystarczy odrobina, a dziewczyny, naprawdę macie fajne przekąski. Tutaj się ubrałam. W sumie to się ubrałam tak, jak wam wczoraj pokazywałam na Instagramie. Te spodnie z wyższym stanem i bluzka z Rizelet. W ogóle bardzo wam się podobała ta bluzeczka, także dziękuję za komplementy. Słuchajcie, była na wyprzedaży. Myślę, że jeszcze jest. Postaram wam się podlinkować na dole, jeżeli mi się uda w ogóle znaleźć, bo miałam dużo ostatnio zamówień w Rizelet. Ale wam pokażę przy okazji, jak wygląda. Także słuchajcie, tak. I będę miała płaszczyk, to wam pokażę, bo sobie zakładam taki cienki, brązowy płaszczyk, też Sinsei. I on, słuchajcie, chyba teraz jeszcze na wyprzedaży, także poczekajcie, założę go i wam pokażę. Zobaczcie, tak wygląda płaszczyk. On jest niezapinany, nie ma guzików. Także tak naprawdę nosicie go luźno, jak taki trochę kardigan. To jest taka, wiecie, ekoskórka, nie wiem, nawet nie. Bardzo fajna rzecz. O, zobaczcie, tak to wygląda. Mam tą poszetę z Michaela Korsa. Converse. Bardzo fajny płaszczyk. Słuchajcie, ja go za 50 zł dorwałam na Sinseju, ale nie wiem, czy on jeszcze, słuchajcie, jest. Wydaje mi się, że tak, ale postaram wam się sprawdzić, bo Sinsei, słuchajcie, ostatnio robił wyprzedaż i po prostu już dalej nie wrzuca tych rzeczy. Ono bardzo ładnie wygląda, także lecimy. Jesteśmy praktycznie spóźnieni, bo jest za 10, mieliśmy być na 15 w restauracji, także dzwonię do Polki, słuchajcie, że się spóźnimy. No i pokażę wam, co zjemy, jak miło spędzimy czas, także mam nadzieję, że no, vlog wam się będzie podobał. Dla nas to jest pamiątka, także śmigam. Tabletem czy jakimś.
Dzień dobry, moje kochane, moje malutkie kapturek. Dzień dobry. Kochane, babci skarb. O moje serduszko. To jest babcia? Co? Moje kochane. Babcia jest, tak? Będziesz wykręcał, tak, kochanie? Tak. Szkoda, że nie przeszłam na tamtą stronę, ale no też nie było tam tak możliwości wskoczenia. Jak tam, głodna jesteś? Co? Tak. Tak, jesteś głodna? Głodna. Wiesz, że jak Polak głodny, to zły. No. No i co ty, babcie, będziesz zamawiać? Co? Co będziesz zamawiać? Nie wiem, no jakby policzka wołowa, może to, nie wiem, no tam... To weź spróbuj sobie policzki. Policzki, ja biorę te policzki. Tak, czy owoce morza może? Nie. Owoce morza chcesz? Nie. Jakąś ośmiorniczkę, coś? Nie, dziękuję. Postoję, posiedzę. Posiedzisz? Tak. No ładne miejsce siedzisz, podoba ci się, prawda? No bardzo. Teraz raz wołowy po staropolsku. Zaraz sobie zobaczymy, co zamówimy. Zawsze ma też takie menu dla dzieci. Wybraliśmy mu te pulpeciki w sosie, a teraz jada chleb z przystawki. No dobrze. Możesz sobie, babcia, spróbować, to jest taka pasta też. Z łososia chyba? Albo z makrelki. Nie wiem, to sobie zobacz, masz tutaj ten. Jeszcze wam pokażę, bo tu są też śniadanka, ale też są zupki, ja są też dobre. A ty tą zupę nie? Nie, ja mu wezmę te pulpeciki w sosie. No dobrze. A my weźmiemy chyba schabowy. Z mięska mielonego pewnie. O, babcia bierze te polędwiczki. A my weźmiemy... Co ty, Natan, będziesz zamawiał schabowego? To schabowy. Albo stek z polędwicy wołowej. O. Na samym dole. No dobra, czyli co? Czyli stek z polędwicy wołowej z kapruszami z grzybów? Nie, schabowy. Może schabowy? Może być. To już wybrałaś, czy nie? No ja te policzki. Dobrze, to się policzki zamówimy. Babcia mówiła, że ładne wrzosy jej się podobają. Ładne, nie? Trzeba sobie też kupić na jesień. My też chyba sobie zamówimy, tylko nie wiem, gdzie postawimy. Żeby nam Ksawcio nie zrzucił, co? Halo? Chodź, nie wiem. Ksawcio poszedł na spacer z tatą, tak? Halo? Lukek? A ten nie można wejść. No? Tamtędy. Patrz, jak obserwuję. Tak. Babcia jest, tak? No nie można wejść. Patrz, jak ciągnie. Tak jak ciągnie. Zobacz, ładne śliweczki. No widzisz? Mówiłam wam, żebyście... Policzek wołowy w sosie. Żebyście wiedzieli, bo to jest bardzo dobre. My mamy to schabowe. To jest schabowe w kosty i pire. No. A Ksawcio właśnie wcina swoje pire z klopsikami. No, poczekaj. A ty sam sobie jesz, tak? Ojeju, jak ładnie. No pięknie. A mama będzie jadła swoje, tak? Zobacz, co się, ja mam takie też dobre. Zobacz, spróbuj. Pire. No, ktoś się ma takie dobre pulpeciki. No, musisz sobie nabrać, muszę to zobacz. Proszę. Miam, miam, miam. Masz soczku. Chcesz soczku? No, uwaga. No jak tam, dobre? Policzki? Bardzo dobre. Smakują ci? Tak. A te takie wisienki, nie, to są... Śliwki. Śliwki, dobre? Dobre. Dobre? No to super. To sobie jemy. Tak, właśnie, na kawę się nie załapaliśmy. Ksawcio śpiący. Dobry śpiący, to. Już tak, wiecie, płacze, tak nie chcę właśnie, że z Natanem, tylko że do mamusi. Do mamuni, tak. No ale podobało ci się? Miło spędziesz? No tak, no tak. Mówię, dziękujemy, bo babcia nas zaprosiła, słuchajcie. No jasne. No. Co pół roku nam się trafia dobry obiad. No, to jasne, no. Nie, ale w Polsce naprawdę pewno bardzo dobrze, tak. Także mam bardzo polecam. Ty parasolkę. Musisz mu dać teraz tą parasolkę. No, za ciężka jest. No daj mu parasolkę, to sobie będzie nosił. Tak, będzie, jak ty będziesz trzymał? Nie. Nie? Nie, bo jest za ciężka. Jeszcze ma trochę katarku, to wiecie, to jeszcze musimy go tak nie męczyć, tak?
pojedziemy sobie do domciu. Tak, będzie. Normalnie to bym weszła perfumę zobaczyć, ale sobie odpuszczę. Co? Mówię, odpuszczę sobie, chciałam perfumę zobaczyć. A nie. A ty masz tyle tych perfum. Gdzie? No w domu. Ja? Nie no ja, ty? Tak byś powiedziała. No właśnie, ja tak bym powiedziała, że no. To już starczy. Także idziemy do domu. Kawkę sobie zrobimy w domu, Inkę na powiedz. Pewno. O, śpiąc, zobacz jak ziewa. No tak, tak, no. Powiedz, bo ja jeszcze śpiąc. Zobacz, pokaż, no zobacz jak ty wyglądasz, no cały śpiący i zapłakany, tak? No to lecimy. Zostawiliśmy babcię do domu. A powiem wam, że naprawdę zawsze w Polsce jest dobre jedzenie, także wam bardzo, bardzo polecam, żeby tam ewentualnie przy okazji pobytu w Łodzi jechać, tak jak na przykład w Warszawie lubię tego Fokiera Gesslera, bo jest naprawdę po prostu klimat. Zawiś, hej, zobaczymy twoje nowe autko. Ale super, co? Na wypasie. Pepko i w Biedronce miałem co robić. Jechałam sobie z wozem strażackim. Jeszcze mu, słuchajcie, kupiliśmy dużo ubrań i taką ładną kurteczkę z Pepko. O, może wam pokażę. O, taką ładną kurteczkę za 50 zł. Fajna, takiego misia ma w środku. Takie dwie kieszonki. O, tak, słuchajcie, wygląda. Kilka błodziaków. Coś takiego. Jeszcze może trochę rozjaśnię. Coś takiego. I studenki. O, ta bluzeczka mi się bardzo podobała. No tobie też się podoba, tak? A i kupiliśmy dla Gabrysi. To jest, słuchajcie, fajna rzecz. Takie jakby warzywa. O, coś takiego. Z taką deseczką. Torebka na prezent i zdjęcie, tylko że w Rossmanie zepsuł się ten automat, nie zdjęć, także no, także to słuchajcie to. Jeszcze kupiłam siereczki z mikrofibry, takie siereczki wam się też do olejowania nadadzą, jak myjecie buzię olejkiem. I kilka spodenek. O, te są ładne, takie zielone bliski. Tak, i jeszcze, no dużo słuchajcie tego. Takie szybkie zakupy i to w sumie te wszystkie ciuchy chyba 170 zł wydaliśmy, więc no nie było jakoś tak turbo drogo, a ma naprawdę ładna kurtka, mi się najbardziej podoba. I to jest, słuchajcie, rozmiar już 86, ale ona jest taka dosyć spora, więc myślę, że tak na sezon zimowy mu starczy, chyba że dokupimy po prostu później, ale ona jest taka ładna z misiem, to myślę, że będzie dobra. Także ogarniamy, wyjmujemy zakupy. No i może poćwiczymy wieczorem. Zobaczmy. No, słuchajcie, chyba będzie lepiej, bo zauważyłam, że coś się dzieje z moim aparatem i tak chyba cały dzień nagrywałam z tą plamą, także wybaczcie. I chyba was trochę oszukałam też na Instagramie, bo powiedziałam, że miałam siły i energii i motywacji do ćwiczeń. Nie, słuchajcie, tak, to było tak ogólnie, ale po prostu nie miałam pomysłu na ćwiczenia, ale słuchajcie, Monika dodała chyba parę godzin temu bardzo fajny trening. Ćwiczenia na brzuch na stojąco. Ja wam za chwilkę pokażę, bo ja w ogóle mam taki folder u siebie, taki jakby taką playlistę ulubionych treningów i też wam polecam, żebyście ewentualnie jak coś wam wpadnie w oko, to po prostu wrzucały do wybranych folderów na YouTube, więc takie playlisty sobie możecie tworzyć. Ja zrobię dzisiaj brzuch na stojąco, bardzo ciekawe, i zrobię pośladki i uda. I muszę wam powiedzieć, że Nathan się totalnie wkręcił w ćwiczenia. Nie wiem, czy dzisiaj będzie ćwiczył, bo jakoś tak, wiecie, sobota i ćwiczenia, ale nie, w tygodniu ćwiczy. I muszę wam powiedzieć, że po prostu sam mnie pyta, co będziemy robić. Także jestem naprawdę w szoku. I też mi pisałyście, że próbujecie swoich facetów wkręcić w ćwiczenie razem, no bo my razem ćwiczymy. Ale coś nie idzie, że mówią, że wolą chodzić na siłownię, a tak w sumie to i tak nie chodzą. I to jest właśnie to. To są takie wymówki mężczyzn, że nie, ja nie będę ćwiczył w domu, ja pójdę na siłownię, później się okazuje, że wcale tam nie chodzą. I Nathan na przykład mówi wprost, że on nie chce chodzić na siłownię, bo on chce spędzać czas z Ksawciem. I chodzenie po pracy na siłownię, czy też rano, gdzie go myje, spędza z nim czas, bawi się i wychodzi do pracy, jest dla niego ważnym czasem. A teraz na przykład ważnym czasem jest przychodzenie po południu, gdzie wychodzi na plac zabaw, jest słońce, jest fajna pogoda, więc
ćwiczy ze mną, słuchajcie, i muszę wam powiedzieć, że naprawdę się rozruszał. Stwierdził, że w ogóle mięśnie jakby zaczęły pracować, bo no ponad półtora roku, nawet więcej, słuchajcie, nie chodził na siłownię, a kiedyś naprawdę intensywnie ćwiczył. I to jest nawet fajne, żeby zacząć, bo jeżeli mu się spodoba to ćwiczenie, będzie miał kondycję, to później pójdzie na siłownię i słuchajcie, nie mam nic przeciwko temu, ja go nawet bym wypchnęła na tą siłownię. Ale słuchajcie, no czas z dzieckiem jest dla niego no priorytetowy. Także dzisiaj ćwiczymy, albo ja ćwiczę, zobaczymy. Brzuch, no ten w ogóle bardzo lubi ćwiczenia na brzuch, zresztą chyba mu najbardziej na tym zależy, no bo on jest ogólnie bardzo szczupłym facetem. Ma taką lekko atletyczną budowę, szerokie ramiona, więc jemu naprawdę dużo do szczęścia nie jest potrzeba i jak to kiedyś mu kolega powiedział, że zobaczcie, jak ci brzuch zacznie rosnąć, jak skończysz 30, no to będzie miał jednego 32 lata. Nie ma brzucha i tak naprawdę nie ma tego tłuszczu, więc po prostu chcę wyćwiczyć sobie mięśnie. Ja wam, słuchajcie, pokażę, bo ja mam właśnie taki fajny folder z treningami. O, i zobaczcie, tutaj na przykład mam wszystkie z Moniką Kołakowską i ostatni, który sobie dodałam, to jest właśnie ten na stojąco i zobaczcie, on ma 16 minut, więc ja sobie dodam ten. Albo ten. O, tutaj widzę pośladki, a tutaj są jeszcze, słuchajcie, pośladki i uda. Mam nadzieję, że zmotywowałam was trochę, ale muszę wam powiedzieć, że u mnie tak zawsze jest, że ja mam bardzo dużą energię. 2-3 miesiące. Później, nie wiem, może jestem zmęczona tym tempem, daję sobie chwilę. Ale i tak ćwiczę, także u mnie to nie jest tak, że nie, ja nie ćwiczę, leżę na kanapie, oglądam filmy i jem chipsy, także, że tak powiem, no nie wiem, tą pracę, którą wykonałam, no gdzieś, nie, słuchajcie, nie. Ja w ogóle jak widzę efekt, słuchajcie, mnie to bardzo, bardzo motywuje. Także, no dzisiaj lecimy, słuchajcie, z brzuchem, udami, pośladkami, no wszystko, co nas nam zależy. Także mam nadzieję, że wam pomogłam, zamotywowałam. I tak jak mówię, jak ja jestem zamotywowana, to i tak mnie motywują te efekty, więc ćwiczę. Więc to by było, słuchajcie, motto na dziś. Nie chce nam się, ale musimy, bo widzimy efekty. Także mam nadzieję, że zmotywował się swoich facetów. Bardzo oczywiście trzymam za was kciuki. No i co, widzimy się w kolejnych vlogach. Ściskam was ciepło, tylko i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!